Szanowni Państwo, jak wspomniał już Pan Prezes, świąteczna akcja pierwszego programu Polskiego Radia osiągnęła właśnie dojrzałość, obchodzi 18 urodziny. I rzeczywiście muszę przyznać, że jest to jedna z moich ulubionych akcji charytatywnych, w których mam okazję brać udział. I bardzo, bardzo cieszę się, że również w tym roku mogę w niej uczestniczyć. A dla mnie ta akcja, chyba przez to też, że zbiega się z początkiem Adwentu, to w taki symboliczny sposób uświadamia mi, że oto właśnie rozpoczyna się ten wyjątkowy czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. A ja nie mam co do tego wątpliwości, że i ten okres przedświąteczny, jak i same święta Bożego Narodzenia mają w sobie niezwykłą magię, która sprawia, że choć na chwilę ustają różnego rodzaju właśnie spory, że chcemy być blisko siebie, chcemy być razem, a przede wszystkim chcemy wspólnie działać na rzecz innych. To jest ten czas, który wyzwala w nas naturalną potrzebę czynienia dobra, ale także otwiera nas na potrzeby innych, zwłaszcza tych, dla których los okazał się mniej łaskawy, bądź tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji. I chyba właśnie dlatego tak bardzo lubię tutaj wracać każdego roku, bo mam takie poczucie, że tutaj to miejsce daje sposobność nam wszystkim uczestniczącym w tej akcji, by realnie pomóc podobiecznym Fundacji Pani Anny Dymnej mimo wszystko, a w tym roku również dorosłym osobom z autyzmem, którzy są pod opieką Fundacji Wspólnota Nadziei. I ja wiem o tym doskonale, że zarówno jedna, jak i druga fundacja dokłada wszelkich starań, by stworzyć jak najlepsze warunki swoim podopiecznym, zarówno do godnego życia, jak i do indywidualnego rozwoju na miarę ich możliwości. I robią to dzięki niezwykłemu poświęceniu, ciężkiej pracy bardzo wielu ludzi, współpracowników, specjalistów, rehabilitantów, terapeutów, a także całej rzeszy wolontariuszy. Ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet najlepsze chęci i największe zaangażowanie nie wystarczą, by zapewnić podopiecznym kompleksową opiekę. Do tego potrzebne są fundusze i stąd tak ważne są takie akcje jak Choinki Jedynki, by te fundusze zebrać. To właśnie dzięki otwartym sercom i dzięki hojności słuchaczy radiowej Jedynki udaje się tę kompleksową pomoc zapewnić. To właśnie dzięki Państwa pomocy podopieczni obydwu fundacji mają możliwość korzystania z zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych. Mogą również uczestniczyć w warsztatach, podczas których zdobywają niezbędne umiejętności, by w miarę, czy możliwie jak najbardziej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Wreszcie to te fundusze zapewniają im bądź dzienną, bądź stałą opiekę w specjalnie dla nich stworzonych ośrodkach. I co nie jest bez znaczenia, również dzięki tym funduszom podopieczni mogą rozwijać swoje liczne talenty, dzięki czemu też mogą zaistnieć w szerszej społecznej świadomości. I to właśnie Państwo, drodzy słuchacze, przyczyniają się także do ich społecznej integracji. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, ale mam też głęboką nadzieję, że Państwa wrażliwość i Państwa hojność będzie tak wielka jak w minionych latach i ta pomoc trafi tam, gdzie czekają na nią konkretne osoby. Drodzy słuchacze radiowej Jedynki, pragnę Państwa zapewnić, że tutaj w siedzibie Polskiego Radia panuje wspaniała świąteczna atmosfera, w której znane i lubiane osoby, artyści, dziennikarze, naukowcy, lekarze, sportowcy wykazują się niezwykłym talentem i tworzą tutaj niepowtarzalne prace, które już niedługo trafią na licytację. A ponieważ zdaję sobie z tego sprawę, że w tym roku konkurencja jest naprawdę bardzo duża, to pozostaje mi mieć tylko nadzieję, że prace, które ja w tym roku przygotowałam, też znajdą swoich nabywców, którzy łaskawym okiem na nie spojrzą. A ja już tradycyjnie przygotowałam dwa przedmioty. Pierwszym z nich jest średniej wielkości choinkowa bombka,
Tym razem jest to bombka przeźroczysta, u dołu ozdobiona takimi białymi, lekko iskrzącymi się wzorami. Natomiast w środku, co muszę przyznać nie było łatwe, umieściłam taki trójwymiarowy zimowy krajobraz, którego podstawę stanowi takie ośnieżone wzgórze, na którym stoją dwa domki, których dachy pokryte są też skrzącym się śniegiem, a wokół rosną przyprószone śniegiem choinki, ale już świątecznie przybrane. Natomiast druga praca to wykonany metodą dekupażu obrazek. Obrazek ukazujący front budynku. I tutaj dominującą rolę odgrywa para czerwonych drzwi ozdobionych bożonarodzeniowymi wianuszkami, a przed nimi stoi dość pokaźnych rozmiarów choinka ozdobiona błyszczącymi się bombkami. I tu muszę przyznać, tak patrząc teraz na ten obrazek, że chyba inspirowałam się jednym z moich ulubionych filmów, które zawsze oglądam podczas Świąt Bożego Narodzenia, mianowicie filmem To właśnie miłość. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że komuś te prace przypadną do gustu, ale przede wszystkim wywołają uśmiech, radość i sprawią na święta przyjemność. Już dzisiaj chciałabym bardzo serdecznie podziękować każdej osobie, która wylicytuje przygotowane dzisiaj prace. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, twórcom, którzy zdecydowali się, by w to niedzielne przedpołudnie przyjechać tutaj do siedziby Polskiego Radia i wesprzeć tę naprawdę bardzo potrzebną i szlachetną inicjatywę, jaką jest akcja Choinki Jedynki. Wszystkim słuchaczom oraz wszystkim Państwu życzę udanej, miłej niedzieli.